Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w teaserze do nowego Resident Evil, który został opublikowany po konferencji E3, po konferencji Sony. Teaser ma do siebie to, że niewiele musi mieć wspólnego z grą. Niewiele może mieć, znaczy może mieć dużo wspólnego, ale nie musi, o tak. Więc nie przywiązujmy się za bardzo do tej stylistyki. Spróbujemy tą przygodę przetrwać. Dałem się namówić, choć nie chciałem tego tykać palcem po obejrzeniu trailera. Ale tyknąłem. Jak widać, pewnie będę tego żałował na przestrzeni najbliższych 30 minut. Na szczęście jest jeszcze Lego. Też demo, więc potem sobie nagram Lego demo. Nie! Jezus Christ. Jak się przycina komuś więzy, to do siebie, nie od siebie, bo można komuś, kurde, zrobić dziurę w brzuchu. Przednij te więzy, chłopie. O, dobrze. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale najwyraźniej mam ręce rozwiązane, co? Wyjdź z domu. Zawsze jakiś, ale fotorealistycznie, co? Miałem kasetę wideo. Okej. Tak, w zasadzie uznałem, że granie na pianinie to może być słaby pomysł. Chociaż to jest pianino, nie? Czy to jest fortepian? Pianino. Nie do końca wiem, na czym polega różnica. Bezpiecznika brakuje. Jak ktoś jest... Oż ty, ja cię nie mogę. Już szukam opcji kucania, ale to może za chwilę. Chryste, jakiś domorosły chirurg tu mieszka. Już ja wiem co nieco o psychopatach. O ile ktoś oglądał moje Dead by Daylight. Rozniosę ich na strzępy. A w zasadzie to... rozgniotę ich na kamieniach. Ktoś bardzo jest tutaj wściekły. Być może na mamę i na papę. To wie. Chyba kasety nie znajdę. W zasadzie brakuje bezpiecznika, ale... telewizor działa, co? Nie widzę tu więcej niż jednej drzwi, więc... Jeżeli całość ma wyglądać w całości, tak jak tutaj, to nie liczcie na serię, bo to zamknięte. Tablica? To jest tablica, czy to chyba lustro miało być, nie? Ale już nie wygląda jak... O panie. Co to za wariactwo? Chore umysły tworzą takie historie. Okay, sztuczny palec. Mamy sztuczny palec. Zależy mi na tym, żeby znaleźć kasetę wideo, bo być może poznam kawałek historii. Ej, jest dzień. Ktoś tu łazi, ale... Kruk, kul. Pierdziele, ale syf. No już wiem, co jest w tym garnku. Widziałem konferencję. Oh. Panie kochany. Pierdziele, ktoś się ciągle tu kręci. Nic ciekawego, co? Jezu drogi. What the f... Myślicie, że takie domy gdzieś istnieją, że są tak porąbani ludzie, którzy mieszkają w takich warunkach? No, potrzebuję kluczy. Ładny przedsionek. Pewnie są gdzieś tacy ludzie. No dobra. Oh yes. Myślicie, że z filmu się dowiem, gdzie jest klucz? Ktoś na zewnątrz łazi, więc... O cholera, gdzie ja byłem? Raczej na dole, tak. Poznaję to lustro. Co jest grane? Przecież ja tam byłem. Kto zamknął drzwi? Nie mogę zamknąć, ja pierdzielę. Dobra, prąd jest, tak? Więc wszystko ok. To jest ta kaseta? To chyba nie jest to, co widzieliśmy na początku, co? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Program robili pewnie o horrorach albo coś. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backing. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Un-fucking-believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Poznaję to miejsce. Twórcy historii zawsze zostawiają na widza taką pułapkę, że zawsze w tej historii jest dupek i on ginie pierwszy i wszyscy się cieszą. What the fuck was that? Did you hear that? Podczas, że gdy to też był człowiek, jakby zapominamy przez chwilę, że... Bo był dupkiem, więc mu się należy, nie? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ktoś tu postawił ten odtwarzacz. What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. O kurde. Będę wiedział, gdzie szukać tego przejścia, co? Jak się czuję bezpiecznie, bo niby to nagranie wideo, ale to jest tylko pozornie, co? Chyba cię nie wiem. Niby ma to sens, co powiedział, nie? Jezu. Głęboko jak cholera. Andre. Święty Jezu. Ładnie go ktoś nadział. Rozniosę ciebie na strzępy. Ostatnie uważanie tam źle się skończyło, co? Ciekawe, może tu trzymali syna, kurde. Nie ma już drabiny, dzięki Bogu. Nie muszę sobie odpowiadać na pytanie, czy... powinienem tam zejść, czy może niekoniecznie. Już łotr jest blisko chyba, co? Wiecie co? To jest do pobrania za darmo na PS Plus, więc weźcie sobie, spróbujcie może sami, bo ja nie wiem, czy wytrzymam. Nie chciałem iść do góry, chciałem iść prosto do drzwi, ale ja pierdzielę. Tam coś się dzieje niedobrego. Schody? Nie ma bezpiecznika, nie sądzę, żebym mógł to odpalić, ale... Zaraz to sprawdzę. W szafce nic nie ma, więc... No już wiem, skąd pochodził sztuczny palec. Ja pierdziu. Nie działa, bo brakuje bezpiecznika, co? Ale mam ograniczone możliwości, bo... Tu na górze nic nie ma, naprawdę? Po co ktoś by budował schody do takiego miejsca? Musi być jakieś przejście czy coś? Ale może niekoniecznie. Zawsze mnie przerażały takie stare portrety, a jeszcze jak ktoś miał worek na głowie, to już w ogóle. Ktoś się wkurzył tu przed chwilą. A, szafkę otworzyłem. Pierdzielę to. Niech ten klucz pasuje, ja was proszę. Welcome to the family. Oh, what the fuck? Rodzina spodziewa się ciebie już od początku 2017 roku. Otwórz drzwi do programu ambasador marki Resident Evil. Kurde, ciekawe to wszystko, bo jednak Resident Evil nie był takim klasycznym horrorem, nie? Może wreszcie jakiś Resident Evil, który mógłby mi się spodobać. Czy w sensie historii? Ja lubię Zniosę horror, jeżeli historia jest... Chociaż co ja mówię. Outlasta nie zniosłem. Może gdybym wcześniej znalazł bezpiecznik. Ale pierniczę. Nie będę robił powtórki z tej przygody, tylko po to, żeby... Żeby odkryć, że jednak nie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I do zobaczenia w Lego. Bo też rzucę okiem. Trzymajcie się. Hej, hej.